Bogu rocznica, dziewica, Bogiem zbawienia, W godzinie apelu stajemy przed Tobą, nasza Pani Królowo. Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, który ma nas przygotować do misterium paschalnego, do przeżywania męki i uwielbienia Pana naszego. Bóg zechciał, aby za sprawą mocy zaczerpniętej z krzyża stałaś się matką wszystkich chrześcijan i abyśmy przez Ciebie poznali wielką mądrość wszystkich rzeczy, bo i my stoimy pod krzyżem. Ukrzyżowanie jest sprawą zarówno Chrystusa, jak i naszą, bo i my w pewnym punkcie naszej drogi spotykamy się z nieodwołalnym przeznaczeniem cierpienia. Na Ciebie, wpatrzoną w twarz Boga, spłynęła moc Chrystusowa. Na nas, który nie umiemy patrzeć na ukrzyżowanego, czyha niebezpieczeństwo pogrążenia się w rozpacz, której okrutna i podstępna słodycz jest najwyższą miłością własną i ostatnią pychą.
Wzywamy więc na pomoc Ciebie, Matko Chrystusowa. Ufamy, że w Twojej milczącej świętości uda nam się usłyszeć głos Boży. Stańmy z nią pod krzyżem, a może za jej sprawą zaczną się w nas samych dziwne dokonywać rzeczy, bo może nagle zrozumiemy, dlaczego nas właśnie spotkało cierpienie. I może nagle, stojąc pod krzyżem, odkryjemy nieznanego dotąd prawdziwego Chrystusa. Może stać się coś więcej. Może nie będziemy chcieli już oddawać naszego cierpienia za cenę powrotu dawnych, szczęśliwych dni, bo właśnie dzięki niemu zdobyliśmy nową wiedzę i tajemnicę siły, podobną do tej, która spłynęła na Matkę Jezusa. Gdy oddalimy się od Boga, gdy sami gubimy drogę powrotu do Niego, wówczas możemy wzywać Twojego stawiennictwa, prosić Ciebie, abyś nas z powrotem doprowadziła do Niego, abyśmy mogli pojednać się z Bogiem i sami być dla świata źródłem tej jedności, której świat od początku jest pragniony. Słowami Benedykta XVI prosimy: Święta Maryjo, Matko Boża, Ty wydałaś na świat prawdziwe światło Jezusa, Twojego Syna, Bożego Syna. Na wezwanie Boga oddałaś się cała i tak stałaś się źródłem dobroci, które z Niego wytryska. Pokaż nam Jezusa, prowadź nas ku Niemu, naucz nas, jak Go poznawać i kochać, abyśmy my również mogli stać się zdolnymi do prawdziwej miłości i być źródłem wody żywej w spragnionym świecie. Pozostajesz pośród nas jako Matka Nadziei. Maryjo, Matko nasza, naucz nas wierzyć, żywić nadzieję, kochać wraz z Tobą. Wskaż nam drogę do Jego Królestwa. Gwiazdo morza, świeć nad nami i prowadź nam, przewódź nam na naszej drodze. Ty, która jako pierwsza przeszła i za nim do końca tą drogą. Dzięki Tobie widzimy, że Jego droga ma jednak wyjątkowy charakter, ponieważ zmienia życie podążających za nim. Będąc Matką Jezusa, stałaś się Matką wierzących. Stałaj się Matką naszej nadziei, która daje pewność, że wszedłszy na tę samą drogę, znajdziemy się razem z Tobą u celu. Wejdź do ziemi obiecanej, do spoczynku i do chwały. Nie można inaczej, jak tylko podążając za Nim na drodze krzyża. Matko Najświętsza, uzdrowienie chorych, Jezus Chrystus, Twój Syn przez swoją mękę i śmierć wziął na siebie wszystkie ludzkie cierpienia i nadał im nową wartość. Wezwał też każdego, kto cierpi, do współpracy z Nim w dziele zbawienia świata. Dlatego też ból i cierpienie nie są daremne. I chociaż nadal trudno jest je pojąć, to jednak Jezus ukazał nam jasno, że wartość ludzkiego cierpienia związana jest z Jego cierpieniem i śmiercią, z Jego ofiarą. Maryjo, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twojego serca i ogarnij miłością Matki i służebnicy ten nasz ludzki świat, który zawierzamy i poświęcamy pełni niepokoju o doczesny los ludzi i ludów. Królowo Polski, w Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas do bram Ojczyzny Niebieskiej. Jasnogórska Matko Kościoła, polecamy Ci papieża Franciszka, biskupów, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu, arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, generała naszego zakonu ojca Arnolda Chrapowskiego, przeora Jasnej Góry, ojca Samuela Pachulskiego, kapłanów, zakonników, zakonnice i wiernych, chorych, cierpiących, umierających, zagubionych dzieci i młodzież, wszystkich ludzi dobrej woli śpieszących z pomocą uchodźcom z Ukrainy, pielgrzymów dnia dzisiejszego, dobrodziejów Jasnej Góry, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, pracowników i radiosłuchaczy Radia Maryja, Jasna Góra, wszystkie rozgłośnie katolickie, pracowników i telewidzów Telewizji Trwam, służby mundurowe, szczególnie
naszej ojczyzny. Polecamy Ci w 93. rocznicę urodzin Karoliny Stec, prosząc o zdrowie i Boże błogosławieństwo, o szczęśliwą operację, powrót do zdrowia dla Stanisławy i dla Sylwii, za zmarłą Janinę Matecką w 5. rocznicę śmierci. Prosimy o szczęśliwy przebieg dla Anety Kociołek. Polecamy Ci pielgrzymkę z Obieżowic. Prosimy o błogosławieństwo dla rodzin. Modli się Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej i podejmuje czuwanie. Z okazji urodzin o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej dla Longiny Gancarek, o łaskę zdrowia dla Krystyny, o pomyślną operację dla Agnieszki Czernik, intencja Andrzeja z Londynu, aby jego organizm podjął walkę z chorobą nowotworową. W intencji Bożeny o łaskę zdrowia. W 45. rocznicę ślubu Barbary i Stanisława Jedlińskich. Nocną modlitwą z błogosławionym prymasem czuwamy w domu Matki, podejmując dziś przedstawiciele oddziału Częstochowie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. We wszystkich tych intencjach odmawiamy tajemnicę odnalezienia Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Teraz wspólnie odmówimy modlitwę błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dobrego i mężnego pasterza, który całkowicie zaufał Twojej miłości. Z synowskim oddaniem zawierzył Maryi siebie, Kościół i Ojczyznę, dając wzór wierności i pokornej służby człowiekowi. Miłosierny Ojcze, za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy całym życiem miłowali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i wierni Ewangelii służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Spraw, abyśmy z pomocą Maryi, Matki Chrystusowej, pokonywali wszystkie kryzysy i przeciwności. Błogosław Ojczyźnie, broń nas od niewiary, nienawiści i wojny. Ogarnij Kościół i cały świat swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel mi za wstawiennictwem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego łaski, o którą Cię teraz z ufnością proszę. Pod Twoją obronę. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas. Błogosławieństwa apelowego udzieli nam ojciec Przeory, ojciec Samuel. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Stała Matka Boleściwa, obok krzyża nedbożywa, gdy na krzyżu wisiał Syn, gdy na krzyżu wisiał Syn. Duszę jej, co bez mnie mieści, pełną smutku i boleści, przeszedł miecz na naszych dni, przeszedł miecz na naszych dni. O, jak smutna i strapiona Matka ta błogosławiona, której Synem niebios której Synem niebios król. Jak płakała Matka miła, jak cierpiała, gdy patrzyła na boskiego Syna ból, na boskiego Syna.